tutaj wózek. Dobrze. Tak ma wyglądać po złożeniu nasz wózek. Bierzemy się za robotę. Gdzie jest instrukcja? A tam gdzie są dokumenty? Takie coś założę sobie na głowę, bo nie mam jak kamery trzymać. Chyba już nic nie ma. Pudełko odstawiamy. Nie wiem, bierzemy co tu mamy. O tak. Dobra, moja droga, bierzemy instrukcję. Gdzie jest instrukcja? W randze. No niekoniecznie. Tu jest torebka męska. Mamy instrukcję, teraz zobaczymy co tu jest. Kółeczka. Klik, klik, same kliki i wózek będzie gotowy. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Dobra, jest door to door gwarancja, więc nie trzeba nigdzie jeździć, chodzić. Przyjeżdżają, zabierają, naprawiają. Dobra, masz, rządzisz. Co my tu mamy jeszcze? To kółka, druga poręcz. To są koła, do koła mamy dwa. Małe, duże. Więcej jakoś tym. Teraz zobaczymy. To jest. Dobra, od czego zaczynamy? To co mówiłeś, że jest skórzana. Trochę do pudła idzie. O. O, to jest takie wkładka. No. A później muszę to wyjąć. Dobra, tu jest klik. Tak? Tu się odpina, a tu jest pasy są. A to? A tu i pasy zapinasz. Widzisz? Tędy pas przykładasz. Tak? No tu maluszka zapinamy, tak? A, to jest, dobra. Dobra, patrz. O, patrz, tu jest pas, no to już mam rozwiązane. To jest regulacji pasów tutaj. Dobra. Jedną część mamy. Co tu trzeba zrobić z tym? Tu jest rączka, tu jest to, tu jest to. To jest hamulec. I tam to jest. Dobrze, tamto jest do góry, czyli montujemy kółka. Ty, to jest flak. Jedziemy dalej z koksem. Tak, na kierownicę zabezpieczonko. Z tyłu na klik. Przecież nie jest ciężkie. Jest to taki wybrał. Dobra, mamy zablokowane. Ale fura. To jest pod spodem. Tu od spodu. A tu jest coś sztywnego. Ciekawe jak to wytrzymuje, ile to wytrzymuje. Ja już wiem jak. Zorientowałem się, że nie może być tak mało zamocowane, bo dobrze, że teraz ani na zakupach, byś mleko sobie potłukła. Mleka nie ma w szkle. Co? Mleka nie ma w szkle. Na razie siadę na zakupy. Kładziemy i tutaj. Od spodu. O, teraz można włożyć. Która rączka do góry? Ta? Tak? Regulacja wysokości, jak się wygodnie. Dobra, co dalej? Nie, no gdzie do siebie dziecko? Tu dostaję kapturek. Dobra, czyli mamy to zrobione, tak? Ty się tu bujaj. A my montujemy teraz to. A tam jest co? Ale to później, to spacerówka, tak? Czy co? No to jak mam to wosadzić? No o to popatrz. To jest odwrotnie. O, a tak, tak. O. Jaka, co to jest? Pokrowiec na nogi. A to? Folia, jak wiesz, pada. A to? Siatka na komary. A to? Bzdura, worek. Zamek z ciebie, czy nie u ciebie? Ja może tak, o tak jest pokazane. O tak, że sobie spinasz z tym. Dobra. Dobra. To trzeba złapać na pamięć. O to.
Gdzie? Gdzieś o tym mi na pamięć trzeba zrobić. Nie. A dobra, że tędy i tędy, tak? Dobra. I mamy. Wpinaj z powrotem materac. Dobra. Trochę się pomęczyłem, ale zwrotny. Zobacz. Ale można szaleć. Gąbki trzeba zakładać na pasy. No teraz musisz to przewlec. Dobra. To jest pas, spinasz dziecko. Jak leży niemowlak. No tak. Nie, to jest do spacerówki. A jak niemowlak leży, to nie. Jak możesz spiąć niemowlaka? No Boże ci. No, i żeby nie uciekł. Głupi jesteś. A gdzie siedzi? No też tutaj, bo tutaj masz otak. To jest takie otak siedzenie. O. No dobra, a te pasy, no to one muszą być, czyli zabierasz. Ja mówię ci, że będzie trzeba kupić malutki materac. Gdzie jest przód, gdzie jest tył? Ale przodem ma być do ciebie, tak? No dziecko musisz widzieć, te małe, co się z nim dzieje, nie? Oj, wszystko trzeba tłumaczyć. Dobra, gdzie jest ten baldachimek? To jest to? No coś mi tu nie pasuje, to jest chyba na to, tak? Tu jest jakiś zamek. Skórzaną kierownicę ma. A co z tym? Znowu skomplikowano. Chyba tutaj. Innego wyjścia ja tu nie widzę. No to jest. Tak, napnika coś tutaj jest. Tutaj wcisnąłeś? Tak. No jest to. Jest. To jest. Jest. No to zapinasz się w co? Suwaki. A po co jest to? Nie wiem. A po to tylko? Nie, ale to jest później do spacerów. No i co z tym robimy? Chodź o to. No ten zamek, co pytałeś od spodem, to do czego jest? Niczego. A to okienko? Zmęczyłem się. Mamy wszystko, tak? A te twoje torby? To przeszkadza trochę. No ale dziecko, jak wyciągasz to... No dobra, chyba wszystko, daj te torby jeszcze. Tu kładziesz, to jest materacyk do środka dla dziecka. To nie jest materacyk, tylko to jest na stópki. I to jest tak. O tak. I tak. I tu. Gdzie z boku? A tu daleko, daleko z boku. Tutaj niczym, tak? No i co? A to? Do czego to? No żeby ten, nie biały, maleństwo. No tak przekładasz. A jak wieje, to robimy tak. A tu otwieramy dziecku taki kabriolecik. Już? Nie, a torba? Tutaj zakładasz. To co to jest w ogóle? No torba, masz jakieś tam pierdołki. No, jakoś dziwnie to się zapięte jest. No i pula złożona. Tu mamy możliwość otwarcia zamka. Nie no, jeszcze jest wiatr. O, żeby mi nie może wiało. Tu mamy okienko na świat. Dla malucha. Dla malucha. Żeby światełko mu tam wpadało. Tu mamy regulację. Naciskamy z dwóch stron. Tu mamy regulację poręczy. Dół. Tu jest chyba najniżej. I może nawet tak, chociaż tak to... Można i tak. Tu jest taka podnośna torebka. Można jakieś pierdółki włożyć. I coś się zmieści. Osłonka. Tu jest osłona, taki ocieplacz. Tu mamy hamulec. I koła są zblokowane. I odblokowanie hamulca. I tutaj siata na zakupy. Z przodu koła są obracane 180 stopni.
ale jest możliwość tu i blokady. Tak. O, w dół. I w dół. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiem, do czego to służy, bo teraz nie można skręcić, chyba po to, żeby dzieciaka może. Także jest taka blokadka tutaj. I odblokowujemy do góry. Tu mamy ramkę. Tu jest coś, nie wiem do czego. Coś tu się wpina. Nie mam pojęcia co. Sieć, bo cię pasami przypnę.